Cześć! Witam Was serdecznie w nowym wideoniusie. Z góry przepraszam Was, że nie było wideoniusa w weekend, jak zwykle to robię, ale za to jest dzisiaj, w środę, ostatni dzień maja i dzisiaj troszeczkę nowy wymiar tych wideoniusów, inna jakość, ponieważ mam już mikrofon krawatowy, który powinien pomóc w jakości samego audio. Mam nadzieję, że będzie to zauważalne. Testuję go dzisiaj pierwszy raz, więc odsłucham dopiero to, co się nagrało po nagraniu. Dzisiaj, jak widać, wiatr nieprzeciętny. Jakbym nagrywał normalnie na aparacie, no to ten wiatr byłby słyszalny tak samo, jak był słyszalny w ostatnim wideoniusie, który możecie sobie tutaj obejrzeć w zakładce. A o czym Wam opowiem dzisiaj? No zapraszam do posłuchania. W tym tygodniu tylko dwie audycje. Wczorajsza elektroniczna terapia, która już za nami, z muzyką Natalii Moskal, jej nową płytą debiutancką Songs of Myself. Fajna audycja, fajny wywiad, fajna rozmowa. Audycji można posłuchać sobie w archiwum, bo akurat ta audycja znalazła się wyjątkowo w archiwum dzięki właśnie Natalii Moskal, która pozwoliła, by elektroniczna terapia wyjątkowo się tam znalazła. Zostaje nam audycja jutrzejsza, czyli jutrzejsze markowe granie o 22, na którą bardzo Was zapraszam. Jak zwykle garść nowości, muzyki od Was, premier, ciekawych rozmów. Między innymi porozmawiamy sobie o koncercie Katoda, który już w piątek we Wrocławiu. Chcecie się dowiedzieć więcej szczegółów? Zapraszam. Czwartek, 22, kolejna audycja Markowe Granie, podczas której porozmawiamy sobie między innymi o koncercie Katoda we Wrocławiu. Jak pewnie wiecie, w wakacje czeka nas przerwa. Przerwa letnia, zwana też wakacyjną, w nadawaniu audycji w Radiu Elstacja. Będzie grał tylko pilot, może na czas wakacji dorzucę do autopilota jakieś archiwalne audycje, ale na pewno będziemy mieć przerwę w nadawaniu audycji na żywo przez cały lipiec i cały sierpień. Wyjątkiem może być transmisja koncertów 5 sierpnia i 19 sierpnia. Jak tylko takie coś będzie miało mieć miejsce, damy znać w ramówce na naszym facebookowym profilu, czy też nagram jakiegoś wideoniusa z zapowiedzią tych wydarzeń. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Życzę Wam przyjemnego dnia, popołudnia, słonecznego jak dzisiaj w Mogilnie. Dużo uśmiechu, radości i do usłyszenia jutro o 22 na falach Radia Elstacja w Markowym Graniu. Pozdrawiam Was serdecznie.